Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Na program zaprasza Metal Plast Gorzów, producent akcesoriów budowlanych i meblowych. 35 tysięcy produktów w konkurencyjnych cenach. Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że w tym roku ta scena będzie szczególnie dobrze widoczna. Teraz widzę, jak nas dzisiaj na 11. Lubuskim Orszaku Trzech Króli jest dużo. Jest nas tłum, kochani. I to bardzo, bardzo cieszy. Jako się rzekło na początku, każdą scenę jasełkową rozpoczynamy od słów Ewangelii. O odczytanie których bardzo proszę księdza Mariusza Łuszczka z dekanatu pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Kiedy król Herod królował i nad Żydami panował, w ten czas się Chrystus narodził, by swoje wybrane zbawił. Gdy go trzej mędrcy szukali, bardzo się pilnie pytali, więc do Jeruzalem przyszli, ażeby go tam znaleźli. Rzekli: gdzie jest narodzony żydowski król objawiony? Widzieliśmy gwiazdę Jego, która nas wiedzie do Niego. Gdy to król Herod usłyszał, on ich o powrót upraszał. Zmień cerę, bardzo znuci, a Jeruzalem zasmuci. Świetna złota ma korona, tronu broni tysiąc mieczy. We mnie wszelka jest obrona, w
We mnie też szukają pieczy wszystkie sąsiednie narody. Zowią mnie, żem królem świata. Życzą mi szczęścia, swobody i życia w tysiączne lata. Ale nie wiem, co się dzieje, że się tron ode mną chwieje. Nie wiem, czemu mnie spokojnie, chociaż nie ma głodu, wojny. Nie wiem przecie, co za tym woga duszę moją wskroś przeżywa. Nie wiem, gdzie mam szukać wroga, ale hetman mój przybywa. Staję przed tobą, miłościwy panie. Składam ci hołd swój i uszanowanie. A choć cię widzę w okrutnej boleści, niosę tobie takie wieści, które przerażą twą duszę i sam na nie zadrżeć muszę. Co takiego? Mów mi śmiale, choćby się niebo zaćmiło. Ty na to nie zważaj wcale, byle moim dobrem było. W całym państwie twoim słynie wieść o zrodzonej dziecinie. Nie wiedzieć, z jakiej rodziny przewyższa królewskie syny. Okazują się w nim cudy. Ma być królem nad wszystkie ludy. W Betlejem mieście jest on narodzony i w szopie na siadeczku czystym położony. Co ja słyszę? Aby mój poddany miał zostać panem nad pany? Poniżyć moje berło i moją koronę? Niech w tej chwili ogniem spłonę, żem się doczekał takowej niesławy. Sługo mój wierny i hetmanie prawy, idź żywo, zbierz zewsząd żołnierskie orszaki. Wybijcie wszystkie dzieci i niechaj mam znaki. A gdy dasz rzezi hasło, by wyrżnąć dzieciny, niechaj także zginie i mój syn jedyny. Idę dopełnić, panie, co kazałeś. Za kilka godzin wszystko uskutecznie. A gdy tak wielki rozkaz mi wydałeś, pamiętny będzie dzień dzisiejszy wiecznie. Na próżno matki będą łzy wylewać. Twoje rozkazy będziemy wykonywać. Błyskają groty, sypią się roty. Tam wielki mord małych dziadek uczynił płacz wielki matek. Zamknąć podwoje tej sali. Wiedźmy te wygnać stąd. Królu Herodzie, za twe niegodziwe słowa będzie na placu ścięta twoja głowa. Staję przed tobą, monarcho potężny. Schodź zaraz z tronu twojego. Potrzebny nam jest bohater tak mężny na posługacza dla czarta samego. Potom w te miejsce przybyła, abym cię na dno piekieł pogrążyła. A śmiałabyś się porwać na króla możnego, co ma wielki majestat wedle Bogu swego? Beczki pełne pieniędzy, złociste korony, wojska jak gwiazd na niebie do swojej obrony. Jako księżyc mocniejszy nad gwiazdami świeci, tak ja, Herod, mocniejszy od śmierci. Miesiąc razem z gwiazdami pod moimi stopami. Choć jesteś tak potężny, na nic ci to wyszło. Musisz dać pod mą kosę swoją głowę pyszną, swoją głowę pyszną, swoją głowę pyszną, swoją głowę. Ach, droga pani, wstrzymaj swoje złości. Dam ci złota, purpury, okręt nagie kości. Dam ci wielkie urzędy, kosztowne buławaty. Oddam ci mą koronę, złotogórowne szaty. Weź
sobie moją żonę i syna mojego, ale wstydź się zabijać króla potężnego. Ja się wstydzić nie umiem, to nie w mym zwyczaju, lecz przyjdzie tu człeczyna z wstydliwego kraju. Pójdź no tu, Amorku, wnuczku Lucypera. Weź sobie na mieszkanie tego bohatera. Ja w śmiertelną koszulę stroję chłopy i króle i ciebie położę w zimne grobu łoże. Ciebie nie oszczędzę, morderco, potworze. Przez rozkaz boski, łeb ścięty królewski. Nic nie pomoże. Pójdź sam, nieboże, miesiąc razem z gwiazdami, pod moimi stopami. Tyś to, coś to, zabij się, nabij się. Dawno ja na ciebie tu czekałem, ptaszka. Teraz długo pomieszkasz u mego wujaszka. Chodź no do mej szkoły, dam ci kwartę smoły. Królu Herodzie, za twe niegodziwe zbytki chodź do piekła, boś ty brzydki! Państwo, udajemy się dalej, formujemy dalej orszak trzech króli. Udajemy się na rynek Starego Miasta pod Ratusz, gdzie będziemy świadkami sceny składania darów. Idźmy dalej, aż do stajenki, aż do żłóbka. Oczywiście z kolędą na usta. Poprosimy o kolędy. Thank you.
I tak oto, szanowni państwo, znaleźliśmy się na ostatnim przystanku naszej drogi, na ostatnim przystanku szlaku 11 lubuskiego orszaku Trzech Króli. O odczytanie słów Ewangelii poproszę księdza Adriana Puta z dekanatu pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Z dalekiego wschodu, piaskami pustyni jadą trzej królowie, bardzo już znużeni. Od
miasta do miasta, w słonecznej spiekocie, rozpytują wszędzie o królewskie dziecię. Nikt jednak im wskazać nie potrafi drogi. W pałacach go nie ma, bo to król ubogi. Zawierzyli przeto gwieździe nad Betlejem. Ona im stajenkę wskazała promieniem. Przychodzę panu nad pany złożyć pokłony i dary. Gwiazda nas tu przywiodła pod próg twojej szopy. Składam zatem mirrę pod twe małe stopy.
ja Kacper kadzidło wiozę, by złożyć przed Panem i pokłonić się Was przed królewskim stanem. Dziś król nowy się narodził w betlejemskiej ziemi. Tak jest w księgach zapisane, tego nic nie zmieni. Królu nad królami, z dawna żądany, przez wszystkich proroków przepowiadany. Melchior ja jestem, król wschodu. Idę z rajskiego ogrodu. Moje garbate wielbłądy szły poprzez pustynię. Gwiazda drogą prowadziła. Chwała Twa nie zginie. Przyjm, Panie, mały Jezu, złoto i korony. Tyś jest królem wszego świata. Przyjm nasze pokłony. Oddali dary, aż się Józef stary zadziwił bez miary z tej ofiary. Niech nam dziecię błogosławi, aby każdy z nas żył pięknie, aby każdy z nas się zbawił. Zaśpiewajmy wszyscy wraz, na kolędę przyszedł czas. Zapraszam teraz na scenę organizatora wszystkich 11 edycji Lubuskiego Orszaku Trzech Króli, radną miasta, panią Eleonorę Szymkowiak.
zorganizować ten orszak, nie poszłam na operację nogi, na którą powinnam naprawdę dawno pójść, bo mam duże problemy. Ja tu z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować Jego Ekscelencji oraz wszystkim kapłanom, którzy tutaj nam uświetnili pięknie tą uroczystość. Bardzo się cieszę, że jest nas tak wielu Zielonogórzan. Pragnę podziękować również wszystkim osobom związanym z orszakiem, które rzeczywiście bardzo się napracowały, bo to logistycznie nie jest takie proste. Chciałabym również podziękować wszystkim służbom miejskim i wszystkim, którzy się przyczynili i po prostu pomagali przy organizacji tego orszaku. Także panu Maciejowi Wróblewskiemu za piękne śpiewanie kolęd. No i co? I pozdrawiam i dziękuję wszystkim mieszkańcom, że tak licznie przybyli. No zawsze staramy się, żeby było pięknie. W tym roku, no to trudny rok można powiedzieć. I długo nie wiadomo było, co w związku z pandemią, czy w ogóle ten orszak się odbędzie. Ale jakoś zebraliśmy siły i wspólnymi siłami zrobiliśmy to. Także dziękuję całej mojej ekipie, reżyserowi i całej mojej ekipie, wszystkim za no, takie zorganizowanie tego. Dziękuję również Państwu z Arki, gdzie no, to jest Fundacja Bezdomnych Arka na Chynowie i oddział Krzywej koło Nowogrodu, no, którzy przywieźli zwierzątka, opiekują się tutaj nimi, że jest to też atrakcja dla dzieci. No cóż mogę powiedzieć, wszystkim serdeczne Bóg zapłać za wszystko, za, po prostu za wszystko. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bo cóż ja bym jedna sama mogła zrobić? No nic, praktycznie gdyby nie było całej oprawy do tego i ludzi chętnych i do pomocy. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich Zielonogórzan i życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Żeby się po prostu działo, żeby nam się dobrze działo i będziemy organizować to orszaki do końca świata i może o dzień dłużej. Zobaczymy, żeby Bozia tylko dała zdrowie. Harcerze zawsze pomocni. Harcerze zawsze pomocni. Dziękuję harcerzom, dziękuję młodzieży z dzieła Nowego Tysiąclecia. Młodzieży, której wszyscy pomagamy, zdolnej młodzieży, której pomagamy przez Kościół się kształcić i zawsze są chętni do pomocy. Dziękuję. Zapraszam teraz na scenę i proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Miasta Zielonogóra, pana Piotra Barczaka. Jeżeli pan przewodniczący jest z nami, bardzo uprzejmie zapraszam. Bóg się rodzi, a moc truchleje. Myślę, że ta moc i siła, która często nam się wydaje tak ważna przy tym dziecięciu, rzeczywiście truchleje. Przede wszystkim wam wszystkim, którzy tutaj zgromadziliście, uczestniczyliście się, drodzy mieszkańcy Zielonej Góry i wszyscy goście, którzy tutaj dotarliście, bardzo wam dziękuję za tę obecność. Każdy z was dzisiaj może czuć się królem. Królem, który podąża za gwiazdą. Ale to, co najważniejsze, to do jakiego celu i to, co odnajdzie. Życzę wam, żeby to odnalezienie tego dzieciątka miało wpływ na każdy wasz następny dzień. Tak na pewno się stało u pani Eleonory, która przecież jest cały czas z nami tutaj, organizuje. Tak jest u wszystkich wielu ludzi dobrej woli, którzy organizowali, pomagali. I za to wszystko wam bardzo serdecznie, drodzy, dziękuję.
Odnajdźcie swoją gwiazdę, która doprowadzi was do tego, co najważniejsze w życiu. Niech nie będą to fajerwerki, których część jeszcze gdzieś spotykamy po niedawnym Sylwestrze. One tylko na chwilę rozbłyskują. Odnajdźcie swoją gwiazdę, która was codziennie będzie prowadzić do tego najważniejszego, do Bożej dzieciny. Życzę wam wszystkiego dobrego, co najlepsze. I niech ta światłość pomaga wam w każdym dniu całego tego nowego 2022 roku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Jeszcze pani Eleonora Szynkowiak, kilka słów. Przypomniało mi się, to jeszcze nie demencja jednak, coś mi się tam przypomni czasami. I bardzo serdecznie chciałabym podziękować również strażakom i straży ochotniczej i straży tej pożarnej, prawdziwej. Ochotnicy rzeczywiście bardzo na każde zawołanie, na każdą prośbę się zjawiają i po prostu nie mam problemu, brakuje mi ludzi, mówią nie martw się, wszystko poradzimy sobie. Także zobaczyłam tu w obwodzie pana strażaka i bardzo przepraszam, ale bardzo im dziękuję, po stokroć dziękuję. I bądźmy tak zawsze razem. Brawo! 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 Zapraszam teraz na scenę Jego Ekscelencję księdza biskupa Pawła Sochę z prośbą o Boże błogosławieństwo. Drodzy zielonogórzanie i wszyscy goście, którzy dzisiaj uczestniczą w lubuskim orszaku, to kolejny orszak, który przeżywamy i na tym miejscu chcę podziękować tej, która od początku organizuje orszak lubuski. To pani Eleonora Szymkowiak. Bardzo jej dziękuję. Chcę także podziękować już nieżyjącemu panu Gerardowi Nowakowi, który odszedł do wieczności, ale był bardzo bliskim współpracownikiem pani Eleonory. Obecnie zastępuje go pan reżyser Janusz Guński. O nim nie było mowy, ale jemu chcę także podziękować serdecznie za zorganizowanie i przygotowanie całej oprawy, bo faktycznie i aktorzy, i wszyscy uczestnicy tej uroczystości prawdziwie oddaliście pełny artyzm i piękno tego, co realizuje Bóg mieszkający pośród nas. W tym właśnie dzieciątku, symbolizujący także miłość rodzinną i to miłość niepokonalną, bo boską. I takiej miłości życzę wszystkim uczestnikom, ale także tym, którzy może z daleka nas obserwują, czy przez środki przekazu, byśmy taką boską miłością się karmili. Dlatego, że zawsze w dziejach ludzkości byli siewcy jadu nienawiści i są nadal. I tym bardziej potrzeba nam tego siania miłości boskiej i prawdy Bożej. I właśnie to realizujecie przez tego typu zewnętrzne także formy, nie tylko w kościele, bo tam była główna uroczystość, ale także na ulicach miast, w
tym roku ponad 600 takich marszów przechodziło ulicami naszych miast. To wyszło, proszę pamiętać, spośród ludzi świeckich. Tego nie wymyślili biskupi ani księża. To jest tylko przez nas, biskupów, aprobowane i uczestniczymy w tym od strony życia duchowego. Bo przecież chodzi tutaj o wartości duchowe. Chodzi o to, żebyśmy sobie przypomnieli, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boga. A tym słowem jest wcielone Słowo Boga, Jezus Chrystus. Dzisiaj chcę się razem z wami pomodlić za zmarłych, którzy organizowali, zwłaszcza za pana Gerarda i wszystkich, którzy już może z powodu koronawirusa odeszli do wieczności. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chcę także pomodlić się za wszystkich organizatorów i uczestników. W tej intencji dzisiaj odprawiałem mszę świętą, ale uważam, że wielu tutaj nie uczestniczyło z nami w Kościele Najświętszego Zbawiciela, więc teraz razem pomodlimy się w tych intencji organizatorów i tutaj odgrywających Świętą Rodzinę i naszych reprezentantów, którzy przepięknie już nie pierwszy raz, bo dowiedziałem się, że jest jeden z... Krzysztof Machalica jest kolejno już od początku. Od początku Krzysztof Machalica uczestniczy jako właśnie król. Więc wszystkim dziękuję serdecznie. Modlimy się w ich intencji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Teraz przyjmijcie błogosławieństwo, które prosiliście właśnie w ramach tego spotkania. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i błogosławieństwo niech płynie na was na następne spotkanie za rok. Bóg zapłać, księże biskupie. Szanowni Państwo, tych podziękowań byłoby bez liku. Ja tylko przypomnę, że nie udałoby się to wszystko bez Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Nie udałoby się bez pomocy Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Nie udałoby się bez pomocy Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Jedna ze scen była możliwa dzięki przychylności szefostwa City Boutique Hotel w Zielonej Górze, czyli dawnego Śródmiejskiego, ale przede wszystkim nie byłoby to możliwe bez zespołu górali bukowińskich Watra z Brzeźnicy, dla których proszę o wielkie, wielkie i gorące brawa. Oni nas wspierają od samego początku. Zespół Watra z Brzeźnicy. Szefuje mu pani Jadwiga Parecka. Też poproszę o wielkie brawa. Dziękujemy. Dziękujemy wykonawcom wszystkich ról.
podziękuję tylko tym, którzy są na scenie. Pani Magdalena Aleksandrowicz, która przyjęła rolę Matki Boskiej, pan Józef Klimek, rolę Świętego Józefa, trzy królowie, czyli pan Marek Budniak, pan Jan Fręś i pan Krzysztof Machalica. Dziękujemy. I Archanioł Tatiana Kołodziejska. Szanowni Państwo, od Macieja Wróblewskiego dzisiaj się zaczęło i na Macieju Wróblewskim się dzisiaj zakończy. On dzisiaj jest tą przysłowiową alfą i omegą. A więc zapraszam Cię, Maćku, i proszę o następny mini recital złożony z kolęd. I oczywiście zachęcamy do wspólnego śpiewania. Jeżeli Państwo będziecie znali kolędy, to zapraszamy. Miałem przygotowany strój pastuszka, bo tylko na tę rolę się nadaje w zasadzie dzień do królów, do królowych, nawet do Józefa. Chociaż 13 lat temu, jak odbył się pierwszy tego typu show nasz, to byłem świętym Józefem. Potem miałem długą przerwę. Także pastuszek wam teraz zaśpiewa kilka kolęd i bardzo proszę, żebyście Państwo w miarę możliwości przyłączyli. Nie biosa!
uznaje mi Boga w tobie, coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Brawo! Jakoby kawałeczek smyczka.
sam jeden, jako palec goły. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. 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 Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Na program zaprasza Metal Plast Gorzów, producent akcesoriów budowlanych i meblowych. 35 tysięcy produktów w konkurencyjnych cenach.